Sponsorem transmisji meczu jest firma Sanmet, prowadząca autoryzowany salon firmowy Wisman w centrum handlowym 4+. Skorzystaj z 45% dotacji na zakup kolektorów słonecznych w salonie firmowym Wisman firmy Sanmet i niech słońce zarabia na Ciebie. Pan Mariusz Mykas od dnia dzisiejszego poprowadzi pierwszą drużynę Mężczyzkiego Klubu Sportowego. Jest to osoba młoda, ambitna, ale doświadczona, jeżeli chodzi o pracę trenerską. Został mi polecony przez jedną z osób, do których mam zaufanie. Wykonałem telefon. Były dwa spotkania na ostatnim meczu, już był trener, widział drużynę. Myślę, że wszystko co najlepsze to przed nami. Ludzie, którzy tutaj pracują, skontaktowali się ze mną, przedstawili pewną wizję klubu, która bardzo mi się spodobała. Dwa, gdy przyjechałem tutaj pierwszy raz i zobaczyłem obiekty, które powstały, byłem pod olbrzymim wrażeniem i widzę, że jest tu możliwość prowadzenia bardzo dobrego szkolenia i myślę, że uda się nam to zrobić. Oczywiście obecnie klub jest w trzeciej lidze, ale wiadomo, że chcemy powalczyć o ligę wyższą i ten poziom sportowy podnosić cały czas. Baza ku temu jest fantastyczna. Dużo zawodników, zespół pierwszy, który widziałem, drugi i juniorzy, widać, że chłopacy cały czas są zajmują czołowe lokaty w swoich ligach i tutaj w tym regionie, także jest dużo możliwości do tego, żeby ten poziom sportowy podnieść. Głównym bohaterem tego spotkania, które oglądaliśmy, był arbiter, który z meczu dość nudnego zrobił widowisko, o którym możemy rozmawiać do dzisiaj i niestety nie widowisko piłkarskie, a jedynie z jego wypaczeń i błędów i drużyna z Łomży i drużyna ze Szczuczyna mogły mieć do niego pretensje o tak prowadzone zawody. No. Miejmy nadzieję, że była to jednorazowa obniżka formy tego pana. Było widać, że chłopacy mają dużo chęci, jednak bali się jakby na początku narzucić swój styl gry. Dopiero po utracie drugiej bramki, jakby wiadomo, że było to spowodowane brakiem jednego zawodnika od wczesnych minut meczu, ale dopiero po utracie drugiej bramki nagle zobaczyć można było prawdziwe oblicze tych zawodników, gdzie grali bardzo ofensywnie, narzucili ten schemat grania swojego i widać, że jest tu dużo dobrych zawodników. Wiadomo, że to jest zbyt krótki okres czasu, żebyśmy diametralnie coś zmienili razem z drugim trenerem, panem Marcinem Roczkowskim. Będziemy raczej kontynuować tą pracę, która była wykonana i ewentualnie jakieś drobne korekty nanieść, ponieważ wiadomo, że jedno szczęście, że nie jest to jeden dzień do meczu, a jednak cztery i możemy te cztery czy pięć jednostek treningowych przeprowadzić, więc drobne korekty będą, ale nie należy się spodziewać jakiejś wielkiej rewolucji. Każdy zawodnik ma nową kartę, ja jestem człowiekiem spoza regionu, więc nie znam praktycznie nikogo. Z jednym z zawodników udało mi się gdzieś tam kiedyś przez chwilę współpracować w jednym klubie, on był w piłce seniorskiej, a w młodzieżowej, więc praktycznie też się nie znamy. Każdy ma nową kartę i każdy zaczyna od zera. Przed nimi ciężka praca i oni tylko mogą sobie wywalczyć miejsce na boisku. Sponsorem transmisji meczu jest firma Sanmet, prowadząca autoryzowany salon firmowy Wisman w centrum handlowym 4+. Skorzystaj z 45% dotacji na zakup kolektorów słonecznych w salonie firmowym Wisman firmy Sanmet i niech słońce zarabia na Ciebie.